Dzięki przeprowadzonej inwestycji przed remizą strażacką w Straszkowie znacznie polepszyła się infrastruktura. Opowie nam o tym członek zarządu OSP w Straszkowie, druh Tomasz Krupa. Ważna inwestycja odbyła się tutaj u nas w Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszkowie pod nazwą utwardzenie wjazdu do garażu z kostki brukowej. Dziękuję bardzo serdecznie panu wójtowi za dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji w firmie Budmar, panu Danielowi Pawlakowi, firma DP Budmar, za szybkie, sprawne założenie kostki. I tutaj też wielkie podziękowania dla pana prezesa firmy Budmar, pana Tomasza Pawlaka, za dodatkowe zasponsorowanie TUI, obrzeży, kamieni. Szanowni Państwo, ta inwestycja tutaj, która jest przed naszą strażnicą, bardzo ważna, bo ze względu na dużą liczbę wyjazdów w okresie jesiennym i wiosennym, całą ziemię tutaj spod kół ciężkiego samochodu żeśmy wwozili do garażu. No nieładnie, niestetycznie to wyglądało. Teraz mamy pięknie i cieszymy się z tego, że takie inwestycje odbywają się u nas w gminie Kościelec. Komfortowy wjazd do garażu remizy strażackiej jest kluczowym elementem zapewnienia sprawnego i skutecznego działania strażaków w przypadku zagrożeń i sytuacji awaryjnych. Dlatego ważne jest dbanie o tę część infrastruktury strażackiej.